Witam Państwa znów z Filharmonii Narodowej. Jest niedziela, 11 października. Trwa trzeci dzień drugiego etapu 17. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. W tej przedpołudniowej sesji wystąpiło dwóch pianistów polskich. Wobec tego proszę pozwolić, że najpierw poświęcę im kilka słów. Wystąpił Szymon Nering, 20-letni pianista polski, w szkole średniej, wychowanek profesor Olgi Łazarskiej, a obecnie pracujący pod kierunkiem profesora Stefana Wojtasa w Bydgoskiej Akademii Muzycznej. Bardzo udany występ. Widać, że artysta jest odporny na stres konkursowy. Zaczął swój recital od ballady G-moll op. 23, nośny dźwięk, ładne ujęcie całości, taki właściwie epicki rys nadał temu dziełu. Można byłoby tylko troszeczkę mniej konfuoco, czyli mniej ognia w tym finale, co niewątpliwie uczyniłoby go bardziej czytelnym. Grał walca Asdur op. 34, pierwszy walc tego opusu z takim pianistycznym pazurem i można powiedzieć, że im dłużej grał tego walca, tym coraz ciekawiej, coraz lepiej się ten utwór prezentował. Nocturne G-dur, opus 37, numer 2. No tutaj oczekiwałem czegoś więcej, bo w pierwszym etapie jako nocturn wykonał etiudę cis-moll z opusu 25. Tę etiudę, która zastępowała nocturn, zagrał ją rzeczywiście przepięknie, wnikając w tą aurę śpiewu wieczornego czy śpiewu nocy. Tutaj wydaje mi się, że zbyt impresjonistycznie może ujął to dzieło. Te dwudźwięki w prawej ręce, one właśnie spełniały rolę takich plam dźwiękowych, a tymczasem chodzi tutaj przecież o śpiew, chodzi o melodię. Następnie chciałbym powiedzieć kilka słów o polonezie fis-moll, w którym pan Szymon Nering uderzył w taki heroiczny ton. Bardzo taki wielki zakrój miał ten polonez. A jeśli chodzi o reżyserię takiej dramaturgii, to można byłoby tutaj wyrazić dwie sugestie. Mianowicie po tym otwarciu, takim burzliwym egzordium na początku, konieczne jest pewne zawieszenie, ponieważ jest to jakby zwrócenie się do słuchacza z takim apelem: mówię o to, słuchajcie. I dopiero wtedy powinna nastąpić ta melodia pierwszego tematu. Niepotrzebnie zagrał ją za szybko. A jeżeli chodzi o epizod ten środkowy, E-dur, tutaj często wspominany z tą grupą 4/32 i 8, to wydaje się, że zbyt jakby na pierwszym planie artysta go postawił. Tymczasem jest to przygotowanie dopiero wejścia, otwieranie wejścia tego mazurka pięknego w tonacji A-dur. A tymczasem ten epizod brzmiał tak, jak gdyby aktor w teatrze, który ma trzecioplanową rolę, nagle wystąpił na proscenium i grał swoją rolę życia. To kwestia przesunięcia akcentów właśnie w zakresie takiej reżyserii dramaturgicznej dzieła. Drugim pianistą, który prezentował się w dzisiejszym przesłuchaniu, był 22-letni wychowanek Uczelni Bydgoskiej. Pracuje pod kierunkiem pani profesor Katarzyny Popowej-Zydroń. Wydaje mi się, że jest to muzyk zupełnie inny od Szymona Neringa. Tamten jest taki otwarty, ofensywny, ekstrawertywny, by tak rzec, a stosując tę terminologię, Piotr Nowak jest wyraźnie zamknięty do wnętrza, introwertywny, z taką ekspresją trochę wyciszoną, oszczędny bardzo w emocjach, czasem niepotrzebnie zbyt oszczędny. W sumie występ też dosyć udany, jak na niego, ale dwie uwagi tutaj się nasuwają. Nie wiem dlaczego, ale przecież pracuję pod kierunkiem tak znakomitego pedagoga, a w tym słynnym walcu op. 34, walcu Asdur,
słynnym z tego powodu, że wielu pianistów zaczyna od rażącego błędu rytmicznego. Tam, ta, ta, tam, ta, pa, ta, pa, tam. I grają pa, 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 pam, a tymczasem rytm jest taki pa, pa, param. No jeżeli się zaczyna od takiego błędu, a przecież to jest otwarcie treści dzieła, no to potem już niewiele dobrego z tego może wyniknąć. Ja myślę, że tego typu błąd razi bardziej niż nawet trącenie fałszywego klawisza. Druga kwestia, grał walca Amol, to jest drugi walc opusu 34 i tam jest taka formuła, która stanowi właściwie rdzeń tego utworu. Mianowicie w górnym planie jest ćwierć nuta z kropką i ósemka. Wobec tego on grał to równo, tam, tam, ta, tam. Tymczasem ćwierć nuta z kropką musi być grana nieco dłużej niż jest napisane. A zatem wtedy ta ćwierć nuta w basie jest również przedłużona i kiedy pojawia się trzecia w tym takcie, to stanowi piękne odbicie dla wieńczącej ów takt ósemki. Nie tam, tam, ta, tam, tylko riam, pam, pa, pam. To jest bardzo duża różnica i to są właśnie te drobiny ekspresji retorycznej, bez których Mazurek no, nie może istnieć. Ja może przypomnę taki kazus genialnej pianistki i klawesynistki Rosalind Jurek, legendarnej wykonawczyni dzieł Bacha, kiedy ona miała taki okres, gdy uczyła się kilku fug i preludiów z Woltemberita, z klawir Bacha w ciągu jednego dnia. Wreszcie, kiedy zrozumiała, ile tam jest właśnie tych drobin retorycznych, które powinny być wyrażone, pracowała nad kilkoma linijkami cały tydzień. Dlaczego? Ponieważ my dzisiaj w wieku XX, ona zakończyła swoje życie niedawno, i w XXI zapomnieliśmy tego odruchu właśnie nadawania kształtu wypowiedzi, czy to słownej, a przede wszystkim muzycznej, bo muzyka powołuje się na słowo, zapomnieliśmy, po prostu uleciała z nas ta intuicja retoryczna i dlatego trzeba ją z powrotem w trochę sztuczny sposób wdrażać. Są to tak ważne rzeczy, no ale to wykonanie na przykład wariacji goldbergowskich, które dała światu Rosalind Jurek z okazji 250. rocznicy śmierci Bacha, przeszło do legendy dzięki takim drobiazgom. Wystąpiła też w tej sesji pianistka japońska, 19-letnia, Arisa Onoda, która no, niespecjalnie właściwie zadowoliła słuchaczy, dała, mówiąc krótko, występ nie na miarę tego konkursu, a tym samym, tym bardziej nie na miarę arcydzieł Fryderyka Chopina. Może jedno słowo o skercu Hamol, które grała. Ona grała z punktu widzenia pianistycznego poprawnie. No nie rewelacyjnie, ale poprawnie. Ale jednak środkowa część tego skerca wypadła no, wysoce niezadowalająco, tak można powiedzieć. Tam jest właśnie ta kołysanka. Przypomina mi się wypowiedź jednej z pianistek pierwszego etapu, kiedy ona zapytana, dlaczego tak podganiała tę kołysankę, ona nawet nie wiedziała, że to jest polska kolęda Lulajże Jezuniu. Mówiłem Państwu wczoraj o roli wiedzy w wykonaniu każdego utworu, ale w ogóle w wykonawstwie muzycznym. Mówiłem również, że artysta buduje swoją grę przez 8, 10, 12 lat, buduje właśnie sztukę gry, ale jednocześnie powinien formować świadomość, jednocześnie powinien się zakorzeniać w kulturze, żeby wiedzieć, co gra i po co gra. I jak można grać kołysankę Lulajże Jezuniu, nie mając świadomości, że to jest narodowe sakrum kultury polskiej i że to jest rzecz bezcenna dla tego kompozytora, o którym Norwid powiedział, rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel. A zatem skoro sercem Polak, no to trzeba wniknąć w
tę kulturę również, która wydała Fryderyka Chopina, w kulturę, której najwspanialszym ucieleśnieniem Chopin jest. Jak więc można uprawiać grę fortepianową bez tego zaplecza właśnie wiedzy, to znaczy w zakorzenieniu się w kulturę. Kolejny pianista, bardzo dobry, Jin Jung Park z Korei, lat 19. Proszę Państwa, przed nim grał Georgis Osokins, pianista z Łotwy, który porwał publiczność. Wobec tego tło było bardzo stresujące i takie bardzo trudne. Ale jednak wypadł bardzo pozytywnie. Ale ja bym chciał powiedzieć o pewnej rzeczy, mianowicie w etapie drugim występuje 43 pianistów. Czy wiecie Państwo, ilu jest Koreańczyków? 6. A zatem co siódmy pianista drugiego etapu to jest pianista koreański. Są oni wszyscy kształceni wyłącznie w uczelniach koreańskich, tak jak w przypadku pana Parka, albo też później po studiach czy po wstępnym okresie formacji w Korei jeszcze dopełniają studiów w uczelniach zagranicznych. O czym to mówi? No, proszę Państwa, to mówi o tym, że ten konkurs wskazuje nie tylko najlepszych pianistów, ale też najlepsze uczelnie świata, ale też najlepszych, najwybitniejszych pedagogów. Skoro co siódmy pianista drugiego etapu tego konkursu jest z Korei, no to widocznie daje to do myślenia na temat stanu pedagogiki pianistycznej w Korei. Czym jest pedagogika? Pedagogika jest swego rodzaju twórczością, w której jeden człowiek tworzy artystę w drugim człowieku. A zatem taki młody pianista może być postrzegany jako sui generis dzieło sztuki uczenia sztuki, dzieło sztuki pedagogicznej swojego pedagoga. No proszę Państwa, jakie to jest świadectwo o kompetencjach tych pedagogów, skoro mamy tak znakomitych pianistów koreańskich, tak świetnie wykształconych. No to teraz jedno słowo o występie pana Jin Jung Parka. Grał Barka rolę Fistur, właściwie tak się dopiero wdrażał w treść muzyki, ale już Poloneza Astur zagrał naprawdę pięknie, z rozmachem, wyciągając też na przykład w tym epizodzie E-dur ciekawy drugi plan w prawej ręce, gdzie niegdzie, żeby zróżnicować pewien zwrot, który powtarza się po raz drugi. Walca S-dur, opus 18, zagrał wyśmienicie, pysznie, w zawrotnym tempie, a przy tym problemem technicznym tego walca, jego atrakcją artykulacyjną, jest repetowany szybko dźwięk, więc brzmiało to wszystko jak kryształ, wspaniale. No i wreszcie Andante Spianato i Wielki Polonez S-dur, Wielkiego Poloneza zagrał z rozmachem. Czasem może zbyt drapieżne były pewne pochody, czasem pewien dźwięk zbyt dociążony, ale generalnie była to naprawdę kreacja na poziomie tego konkursu. Kreacja świadcząca o świadomości tego artysty, którą przecież budował jego pedagog, a także o jego znakomicie skonstruowanym aparacie gry. Z kolei Japonka, 22-letnia, Mayaka Nakagawa, miała piękny występ w tym drugim etapie, pokazała się znacznie ciekawiej niż w pierwszym, ale grała walca Azdur op. 42 bardzo błyskotliwie, takim klarownym, perlistym dźwiękiem. Grała też dwa polonezy Chopina z opusu 26, polonez cismol, pięknie zarysowany, z taką elegancją też, taki piękny dźwięk chopinowski, taki jasny, kryształowy, szczególnie właśnie w planie melodycznym, ale polonez esmol to po prostu było wykonanie zachwycające. Na przykład jak różnicowała właśnie charakter narracji muzycznej, kolor dźwięku, wypowiadanie tych dźwiękowych słów. Na przykład
Jest taki epizod w tonacji H-dur. Właściwie to jest taki rodzaj tria, który zabrzmiał tak, jak gdyby grało, jakby to rogi, jakieś ciche rogi grały ten epizod, wspomagane jeszcze bębenkiem. Ciekawie też rozkłada akcenty. Na przykład dobitne oktawy grane dosyć mocnym dźwiękiem, ale nie wysuwające się na pierwszy plan, tylko właśnie wyraźnie markujące epizod przejściowy, otwierający, przygotowujący pojawienie się nowej treści. I proszę sobie wyobrazić, czy ta nowa treść, która pojawia się w spokojnym takim przebiegu iż piano, działa mocniej niż te grane głośno oktawy. To jest umiejętność właśnie hierarchizowania materiału dźwiękowego, pokazywania tego, co jest zdaniem głównym, a co jest tylko wtrąceniem, uzupełnieniem. Pięknie kształtowała tę agogikę w tym utworze. No, a Rondo Esdur, bardzo dobrze, że od pewnego czasu w konkursie szopenowskim pojawiają się utwory z okresu warszawskiego studiów Fryderyka Chopina. 16, 17, 18-letni kompozytor, który szuka swojego miejsca w świecie muzyki, który wzoruje się jeszcze na kompozytorach stylu Briand, takich jak Moscheles, Kalkbrenner, Hummel, ale bardzo szybko przewyższa swoich mistrzów, znajduje ten swój ton i tworzy ten styl Briand, ale bardzo uszlachetniony, taki uwznioślony, powiedziałbym. Więc przepięknie zagrała, z wyjątkową gracją, elegancją, a poza tym no, styl Briand to nie jest łatwa rzecz do grania, ale nadwyżka kompetencji pianistycznej sprawiała, że grała z łatwością i z tym większą przyjemnością jej się słuchało. Absolutnym zjawiskiem tego konkursu, choć zjawiskiem niewątpliwie stawiającym przed jurorami pewien problem, jest pianista łotewski Georgis Osokins, lat 20. Wychowanek nowojorskiej Juilliard School of Music, także laureat pierwszej nagrody w ubiegłym roku na konkursie chopinowskim w Moskwie. No, mówiłem Państwu wiele rzeczy dobrych o nim w pierwszym etapie, właściwie wyrażając zachwyt, postrzegając go jako jedną z bardziej fascynujących osobowości tego konkursu. Ale to, co pokazał w drugim etapie, więc najpierw niespecjalnie wypadł w barcaroli Fistur, op. 60. Potem grał Rondo alla Mazur, dość dziwnie, także właściwie słuchało się tego jakiegoś nowego utworu. Szybka ta mowa była, bardzo. No ale kiedy wykonał wariację Souvenir de Paganini, to jest takie wspomnienie wizyty Niccolò Paganiniego w Warszawie w roku 1829, a więc Chopin ma 19 lat, a Paganini koncertuje w Warszawie wtedy 2 miesiące, od maja do lipca, daje szereg koncertów i oczywiście poraża tutejszą publiczność. No i oczywiście jest to inspiracja dla Chopina, fascynujące twory dźwiękowe, jakimi są etiudy, są echem właśnie tego zachwytu wirtuozerią Paganiniego. No i właśnie to jest hołd, to jest zapis tej fascynacji właśnie Souvenir de Paganini, opus pośmiertne. Oczywiście absolutnie błyskotliwa wirtuozeria, która dla pana Osokinsa była po prostu jakąś igraszką. No zachwycał po prostu pianistyką na absolutnie olimpijskim poziomie. Potem grał mazurki w tonacji cismol, ten z 41 opusu i ten z 50 opusu. Ten pierwszy z 41 opusu pozmieniał akcenty czasem,
porywisty rytm, jakieś słyszało się przytupy, że nogi chciały się po prostu puścić w ruch, z taką werwą, taką wizję tego mazurka stworzył, a przy tym co fraza, to w innym odcieniu. Zmieniał tempo, wspaniale po prostu modulował właśnie przebieg dzieła w czasie, rozpędzał się, po czym w ułamku sekundy umiał się zahamować i wprowadzić motyw liryczny w zupełnie innym świecie, nas pogrążając. Tak samo bardzo kolorowa była kreacja tego mazurka drugiego w kolejności, bo jest to mazurek trzeci z opusu 50, mazurek cis-moll. No po prostu frazy tak zróżnicowane, że jest takie określenie, czym jest metafora. Metafora, ktoś pięknie powiedział, są to słowa, które same sobie się dziwią, bo nigdy w takim kontekście się nie znalazły, prawda? A więc nadają sobie nowe sensy, nowy kolor, nową urodę. To ten mazurek, to był taki ciąg fraz, które same sobie się dziwią. No potem grał walca F-dur, opus 34, zawrót głowy, każde zdanie wypowiedziane inaczej. No, zgodnie właśnie z ideą walca, gdzie trzeba właśnie tak kolorowo grać. Ale ja już Państwu mówiłem wczoraj, że problem walca Chopina polega na tym, że w przeciwieństwie do walców wiedeńskich, strausowskich, gdzie jest to pewien ciąg pewnych modi melodyczno-rytmicznych, ale oddzielonych łącznikami, że jest czas na zmianę temperatury, charakteru i tak dalej, a tutaj nie ma, po prostu kreska taktowa i następny rozdział się buduje. Fenomenalnie zmieniał właśnie ton, zmieniał nastrój. Coś niesamowitego. No i wreszcie Polonez Azdur, zagrany tak, jak no nigdy tak się nie słyszy tego Poloneza granego. Drapieżna artykulacja, tak fenomenalnie czytelna. Mało tego, w tych pierwszych frazach, gdzie pianiści zwykle używają dość sporo pedału, dają taką symfoniczną wizję, on grał nieomal sekko, oszczędnie pedale, te wszystkie tryle, łączniki, przejścia, zwroty, no fantastycznie czytelne, a przy tym energia, którą naładowana była ta muzyka po to, żeby dać po prostu majestat temu tematowi, który najpierw forte, a potem forte fortissimo wybucha w drugim podejściu i wtedy rozciągnięty został w czasie, żeby pokazać jeszcze bardziej jego wagę, jego majestat. Fenomenalnie wykonana część w E-dur, gdzie ten motorek, ten warkot oktaw granych w obrębie kwarty był taki cichutki, a potem rozpędzał, wyolbrzymiał dźwięk. No i wreszcie tam to podejście przed finałowym ukazaniem się głównego tematu w piano przeciągał właśnie w absolutnych, wyciszonych płaszczyznach dźwiękowych. No i wreszcie wybuchnął ten ostateczny kształt tego tematu z jakimś majestatem, z jakąś nutą patosu, heroizmu. Proszę Państwa, no wypada określić typ tego podejścia do sztuki, dlatego że o kompetencji pianistycznej, no tutaj można mówić w samych superlatywach, to jest zjawisko, to jest wielki, bardzo wielki pianista. Mówimy tutaj o wymiarze techne, czyli technika, ale rozumiana w pojęciu starożytnym, wielka sztuka. No dobrze, ale jak to od strony osobowości, charakteru, psychiki, jego odniesienia się do sztuki, bo to jest bardzo ważne. Otóż mianowicie wydaje się, że to Souvenir de Paganini, który jest pamiątką zachwytu Fryderyka Chopina zjawiskiem takim, jakim był Paganini, to Souvenir de Paganini jest wizytówką jego, tego właśnie pana Grzegorza Osokińca, bo tak po polsku należałoby wymówić jego imię, ponieważ jest to taki typ właśnie wirtuoza, którego bycie w sztuce najlepiej określa takie pojęcie używane w okresie manieryzmu, terribilità, czyli porażenie. To była sztuka manierystów, którzy pragnęli porazić swoim mistrzostwem odbiorcę, po prostu rzucić ich na kolana. Wielcy mistrzowie
ale nie zadowalający się tylko samą doskonałością dokonania artystycznego, ale jeszcze reakcją widowni, słuchacza. Tutaj ta trzecia cnota dobrej sztuki retorycznej, permovere, poruszyć, wstrząsnąć, ona właśnie pasuje do tego terribilità, czyli porazić. No więc wydawało mi się najpierw, że to jest taka postawa artysty zadomowiona w tamtej manierystycznej takiej divinizacji wielkiego, powiedzmy sobie, proroka sztuki, o coś takiego. Ale potem sobie uświadomiłem, kiedy tak patrzyłem na jego postać z profilu, uświadomiłem sobie, że on jest właściwie niemalże kopią młodego Franciszka Lista. Wyobraziłem sobie więc, że to jest taka no, trochę reinkarnacja Lista. On po prostu gra w takim stylu właśnie. Wyobrażam sobie, że na tym polegała różnica między Franciszkiem Listem a Fryderykiem Chopinem. List był tylko o jeden rok młodszy od Chopina. Zresztą ogromnie cenił muzykę Chopina. Wiedział, że do pewnych rzeczy, gdy chodzi na przykład o etiudy, on nie dorasta, a pierwszy po śmierci Fryderyka napisał o nim esej, książkę piękną, definiującą tajemnicę sztuki Fryderyka Chopina. Więc ten Grzegorz Osokins to taka trochę reinkarnacja Lista. Zastanawiam się, czy ta zjawiskowa narracja, absolutnie przekraczająca pewne kanony, pewien standard, czy ta zjawiskowa kreacja znajdzie zrozumienie jurorów, no, którzy z natury rzeczy pilnują pewnej ortodoksji. Ale może wskazówką będzie tutaj złoty medal w Moskwie przed rokiem, którzy przecież z pełną tolerancją i jak widać z tego Grand Prix z pełnym zachwytem przyjęli to szczególne objawienie estetyki, no, zafascynowanej treścią muzyki, otwierającej nam oczy na jej niedostrzeżone dotąd detale i urody, ale też estetyki budzącej fascynację samej publiczności.